Tradycją się stało, że obchody Święta Niepodległości w Limanowej rozpoczęły się od wjazdu marszałka Piłsudskiego. Melduje gotowość. Ten przez mieszkańców miasta był witany z entuzjazmem i radością, bo zdaniem Limanowian w taki właśnie sposób powinien być czczony ten dzień. Dlaczego ty tutaj jesteś? Dla utrzymywania tradycji. Chcę to popularyzować, to święto wśród tych najmniejszych, bo oni powinni być świadomi, co to za święto i dlaczego tak Polacy czczą to święto. Spotkanie, takie uroczystości, no warto pokazywać dzieciom, co się działo w naszej historii Polski. No właśnie ta forma takiego pokazywania historii dla dzieci jest atrakcyjna? Bardzo atrakcyjna. No zawsze zobaczą, jak to wygląda. Można zobaczyć, jak to żołnierze dawniej wyglądali, jaki mieli ekwipunek. Zawsze to dzieci ciekawi. Z dostojnymi mieszkańcami naszego miasta. Józefa Piłsudskiego witał również Władysław Bieda, burmistrz miasta. W tym uroczystym dniu pragnę wszystkim mieszkańcom Limanowej złożyć serdeczne życzenia. Życzę Wam wiele zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, abyśmy nie ustawali w staraniach i pracach dla naszej ojczyzny, która jak dobra matka wszystkim nam za to dobrze odpłaci. Szczęść Wam Boże. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Po wciągnięciu flagi na maszt odbył się apel poległych. Jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Obchody na limanowskim rynku zakończyły się rozsianiem w tle limanowskiej bazyliki balonów w kolorze czerwonym i białym, przypominającym o symbolice tego święta. Przemarszem mieszkańców, a także delegacji społecznych i zaproszonych gości oraz władz miasta pod pomnik nieznanego żołnierza zakończyły się oficjalne obchody Święta Niepodległości. Tutaj w skupieniu i ciszy, a także zadumie oficjalnie odsłonięto symbol wolnej Polski – pomnik niepodległości. Po oficjalnych uroczystościach odbyła się msza święta w Limanowskiej Bazylice. Józef Budacz, TV28.